Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią Rolkę. Odpowiadam na Twoje pytanie. Co lepsze, iOS czy Android? Co jest lepsze, iOS czy Android? Czy iOS? Czy Android? No zdecydowanie iOS, zdecydowanie. As denarów to jest karta szans do wykorzystania, to jest karta inwestowania czasu, energii, siebie w jakiś dany aspekt. Dużo dajemy od siebie, ale dużo do nas powraca. Dobro powraca zwielokrotnione. To jest jakby szansa na przyszłość, to jest szansa przyszłości, tak? Zdecydowanie. Paść Buław również mówi o szansach do wykorzystania, o takim, do dynamice, o temperamencie, o charyzmie, o czymś takim, co daje nowe możliwości. I tu karty po prostu definitywnie pokazują, że iOS to jest to i trzeba tutaj jakby mądrze, rozsądnie wybrać i to właśnie jest ta opcja. Jeśli zaś chodzi o Androida, tutaj rzeczywiście mamy kartę wieży, tak? Karta wieży mówi o tym, że coś tu trzeba by było zburzyć, żeby zadziałał tak dobrze jak iOS, Android, tak? Coś trzeba zburzyć, żeby powstało coś zupełnie nowego. I tutaj raczej karty pokazują, że nie jest to aż tak korzystne jak Android i trzeba by było mądrze, rozsądnie wybrać, jak iOS, przepraszam, i trzeba by było mądrze, rozsądnie wybrać, czyli właśnie opcję iOS. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę powodzenia, do usłyszenia, zobaczenia.